Chcę podziękować Muzeum Powstania Warszawskiego, że zapraszają mnie co rok jak powstańca i że płacą za koszt mojego lotu, za hotel dla mnie i dla mojej żony, czyli na koszt polskiego podatnika. On sobie tu przyjeżdżał razem z tym żonem, siedział w dobrych hotelach i był powstańcem warszawskim. A czy rzeczywiście nim był? W języku ludzi kulturalnych po prostu brakuje słów, żeby ocenić to, co za chwilę Państwu przedstawię. Otóż dwukrotnie, bo tylko tym się zajmę, ukazały się w polskiej przestrzeni publicznej rzeczy dotyczące polskiej niedalekiej przeszłości, które zostały sprokurowane przez. Odpowiedniego człowieka. On się nazywał Baruch Bergman. Stał się bohaterem gazety wyborczej, gdzie w wywiadzie, jaki z nim przeprowadził, Rafał Betlejewski proszę zwrócić uwagę na to imię, nazwisko zapamiętać sobie, co ten człowiek wyczynia. To był 2014 rok, i następnie w 2019 roku nagranie, które jest dostępne w internecie zatytułowane Chciałem być Polakiem, ale mi nie dali właśnie Baruch Bergman. Przyjrzałem się bliżej tej postaci i temu, co on opowiada. Dlatego, że jest przedstawiany i był traktowany jako uczestnik Powstania Warszawskiego. Był specjalnie zapraszany przez stronę polską, przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez niego przyjmowany razem z żoną, jako wybitny polski powstaniec z Warszawy. Tu się nic nie zgadza. To jest wszystko o Kant czegoś tam do potłuczenia i do wyrzucenia. Kłamstwo na kłamstwie. Które zostało docenione i w sposób szczególny wyróżnione. Zacznijmy od początku. O tym wywiadzie z Rafałem Betlejewskim opowiada rzeczy nie mające miejsca. Nie dlatego, że nam się to nie podoba, tylko tu się nic z niczym nie zgadza. Zaprzeczenie wszelkim realiom. W 1939 roku, gdy Niemcy weszli do Poznania, a to jest rodzina Żydów Poznańskich, on mówi: Mój brat miał 9 lat. Z innymi żydowskimi dziećmi bawili się przed domem modlitwy. W piłkę grali albo w sztekla. I dalej opowiada: A polskie dzieci krzyczały: Jude, Jude! i z daleka wskazywała Niemcom Żydów. Niemcy i tak wiedzieli. Niemców sporo żyło w Poznaniu, wiedzieli kto był kim i to nie było potrzebne. Poza tym to jest sam początek okupacji. To jest zupełnie jeszcze inne warunki. Esesowcy przyszli i zaczęli bić. Mój brat dostał kolbą i uderzył głową w mur. Wzięli go do szpitala, wtedy jeszcze można było iść do szpitala. Nie dawano mu szansy, że przeżyje. Przeżył, ale wrócił całkiem głuchy. Ma teraz 85 lat, jest w 100% głuchy. Rzecz wydawałoby się, bez żadnego znaczenia takich. Przypadków było bardzo wiele. Niemcy bili, byli okrutni, rzeczywiście ludzi ogłuszali, ale ten jego brat, który został całkiem głuchy w roku 1939, tuż przed zakończeniem działań II wojny światowej, jest według Barucha Bergmana osadzony w jakimś obozie i tam są razem z nim Polacy. Ci Polacy spuszczali mu spodnie, gdy spał i krzyczeli: Ty, kask, Żydzie, wzięli go do komendanta. Jude! Jude, a niemiecki komendant powiedział: Jak jemu się coś stanie, to ja was zastrzelę. Czyli dobry Niemiec pilnuje zdrowia i życia Żyda przed złymi Polakami. Jest tylko jedna sprawa: to był człowiek całkiem głuchy. Jeśli całkiem głuchy, to nie był w stanie powtórzyć tego, co się działo. Mógł opowiedzieć w jakichś realiach, co z nim rzekomo robiono. Ale jeśli pamięta rozmowy, Pamięta, co, to, co mówili Polacy i co mówił ten komendant Niemiec, to znaczy, że głuchy nie był. Czyli sam ten początek jest od razu tak naprawdę do wyrzucenia. Dalej jest jak u Hitchkoga. Jest tylko i wyłącznie gorzej. On opowiada w ten sposób, że Żydzi. Mieli w, w Poznaniu źle, byli bardzo źle traktowani. A chcieli być Polakami. Tak on mówi, chciałem być Polakiem i mi nie dali. Jaka była prawda? W 1910 roku był spis powszechny na terenie Poznańskiego. To była prowincja przyłączona do. Rzeszy niemieckiej. Niemcy byli skrupulatni, rzeczowi badali, sprawdzali, liczyli, mierzyli i dokonywali też spisów powszechnych. Taki spis w 1910 roku sporządzony wykazał, że Żydów mieszkało na terenie poznańskiego 26 422. Oni musieli się zdeklarować, czy są Niemcami, czy są Polakami w tym spisie. I się zdeklarowali. Tylko 22 z tych ponad 26 tysięcy podało się za Polaków, że przynależą do polskiego narodu. Cała reszta chciała być Niemcami. I jest to zgodne też z tymi stanowiskami, zapowiadaniami Żydów asymilatorów, którzy tłumaczyli sytuację. Podczas pierwszego zjazdu, zjednoczenia Polaków wyznania mojżeszowego, referat wygłosił Kazimierz Sterling, jeden z przywódców tego ruchu. Tacy patrioci jak on, asymilatorzy, należeli do wyraźnej mniejszości, ale to była mniejszość naprawdę wyraźna, bo to było około 10% społeczności żydowskiej. Postawa wielkiej części Żydów uderzała w polskie interesy narodowe w czasie walk o granice w latach 1918-1920. Popierali Niemców w Poznańskim, Litwinów w Wilnie, i teraz kuriozum, uwaga, Litwinów w Białym Stoku to tam Litwina widział, może dzisiaj jakiś turysta przejeżdża, ale wtedy Litwini w Białymstoku, a w Lwowie Ukraińców. Postawa Żydów w Poznańskim. Zgermanizowani syjoniści utworzyli w Poznaniu Narodową Radę Żydowską, Volksrat. W 1918 roku domagali się narodowej autonomii dla małej społeczności żydowskiej w byłym zaborze pruskim. I te 22 osoby, Podające się za Polaków na tle ponad 26 tysięcy, to jest skala tych, którzy wybierali w jakiś sposób Polskość. Oni nie musieli być Polakami, Polacy nie kazali być Polakami, ale identyfikacja z narodowymi interesami, interesami państwa polskiego wynikała po prostu z obywatelstwa. Tak wtedy być musiało i być powinno. Tak nie było. A ten człowiek opowiada, jak to Żydom było źle. Po pierwsze, większość z nich wyjechała, po drugie, oni cały czas stanowili zalążek tej irredenty niemieckiej w Poznańskim. Żydzi byli rzecznikami interesów niemieckich. Ale to jest tylko początek tych wszystkich opowieści. Później, jest bełkot intelektualno historyczny. On mówi dosyć dobrą polszczyzną, mimo że wiele lat już nie mieszkał w Polsce, w związku z tym się bardzo wszystkim podobał. W komentarzach tak ciepło się o nim wyrażano, jak tym Żydom było źle, jak ci, ty Polaci, ci Polacy byli okropni, jak oni się teraz dopiero z tych wywiadów dowiadują w swojej własnej przeszłości, jak się wstydzą tej polskości, jak ten Żyd został potraktowany, a ten Żyd był perfidnym kłamcą, tak to trzeba nazwać po imieniu. W czasie okupacji, już będąc zamknięty w getcie, pisze tak: Dostałem pracę w Departamencie Zdrowia. No nic takiego: każdy gdzieś pracował, coś robił, tylko wszystkie instytucje w getcie, a szczególnie poza Policją Żydowską, poza Gestapo Żydowskim, gdzie były instytucje represyjne, Departament Zdrowia jest opisany przez samych Żydów. To byli ci, którzy mieli pilnować czystości, mieli pilnować, żeby nie było zarazy. Odkażali mieszkania, i tak dalej, chodzili po bogatszych Żydach, wyrzucali wszystkich z domu, rabowali mieszkania, pruli ściany i następnie oblewali jakąś pierdzącą cieczą, niby że dokonali jakiejś dezynfekcji. I to opisują sami Żydzi. To robił ten departament zdrowia. On musiał w tym brać udział, skoro tam pracował. Musiał przynajmniej o tym wiedzieć, skoro tam pracował. O tym wszystkim nie ma słowa. Ale wiele słów przeznacza na opluwanie Polaków, tych, którzy w sumie mieli jakiś tam podobny los i byli tak samo przeznaczeni w przyszłości na zagładę. Ono o Polakach pisze tak. Społeczeństwo polskie w Warszawie cierpiało na obłęd narodowy. Jak witałem się z kolegami, którzy nie wiedzieli, że jestem Żydem, a on już jest poza gettem, jest ta po tej części zwanej Aryjską, ma kolegów Polaków, pracuje z Polakami, on się nie deklaruje jako Żyd, oni nam rzekomo nie wiedzą, że on jest Żyd i tak dalej. To mówiliśmy zamiast dzień dobry, to jest Żydy. W każdym sklepie warszawskim był wtedy afisz, że jest Żydowska zaraza i tak dalej. Ile było tych polskich sklepów, ile było tych afiszów? Bardzo łatwo sprawdzić, popytać jeszcze starych mieszkańców Warszawy, popatrzeć na zdjęcia. Jest dość sporo dokumentacji zdjęciowej. Tak po prostu nie było. Wszyscy chcieli mnie zabić, skoro nie był znany jako Żyd. Jako Żyd się nie podawał. To za co go wszyscy chcieli zabić? To jest właśnie to krytyczne podejście. Trzeba to wyłapywać. Nie jestem Żydem, tylko jestem Polakiem. Żyję, mieszkam z Polakami, z nimi pracuję, a oni wszyscy chcą mnie zabić. To, to, co wiedzą, że jestem Żydem, czyli się deklaruje, że jestem Żydem. I jest całkowite zaprzeczenie tego, co on mówi. A potem, gdyby chcieli go zabić wszyscy, no to ktoś by w końcu tego dokonał. Tak oczywiście być nie mogło. Podczas tych prawie sześciu lat wojny ja nie spotkałem ani jednego dobrego Polaka. Ani jednego. I opisuję też, że chciał pociechy duchowej, chciał zobaczyć, jak to jest u tych chrześcijan, katolików w kościele. Udał się do kościoła Świętojanny na krakowskim przedmieściu. I tego nigdy nie zapomnę. Ksiądz Zambony powiedział tak: Ja wiem, że są wśród Was tacy, którzy pomagają Żydom. A są tacy, którzy ukrywają Żydów, ale ja wam zabraniam. Nie wolno. Oni ukrzyżowali Pana Jezusa. Gdyby Pan Bóg chciał, to On wiedziałby lepiej, jak im pomóc. Ja wam zabraniam. Gdyby to było, to jest oczywisty skandal. To byłaby mowa nienawiści według dzisiejszego języka. Ale mamy bardzo wiele świadectw od Żydów, katolików, od tych Żydów, którzy. Nie przyjęli chrześcijaństwa, ale szukali gdzieś pomocy w kościele, i trafiali do kościoła świętej Janny. I oni to opisali. I wszystkie relacje dotyczące tego miejsca, tego kościoła, są jak najbardziej życzliwe dla Polaków i jak najbardziej życzliwe dla tego kościoła, dla tych kapłanów. Jak można to wszystko przewrócić do góry nogami? Można. Dlaczego? Bo całkowicie bezkarnie. Kto temu zaprzeczy? Ci, którzy. Plugawią swoje oczy czytaniem gazety wyborczej, nasiągną to nienawiścią, przyjmą to jako wiedzę, w dodatku wiedzę absolutną. Jest to oczywiście wszystko zmyślone. Czy ma pan żal do Polaków? pyta go ten Betlejewski. Nie wiem, z Betlejem pochodził, czy może dlatego tak się nazywa. Chcę podziękować Muzeum Powstania Warszawskiego, że zapraszają mnie co rok, jak powstańca, i że płacą. Za koszt mojego lotu, za hotel dla mnie i dla mojej żony, czyli na koszt polskiego podatnika, on sobie tu przyjeżdżał razem z tym żonem, siedział w dobrych hotelach i był powstańcem warszawskim. A czy rzeczywiście nim był? Bo on opisuje, to w taki sposób, że to jest od razu do wyśmiania, od razu do pokazania, że taki wywiad powinien być przeprowadzany krytycznie. Zaraz, zaraz. To pan mówi tak i tak, tak nie było. Proszę to albo sprostować, wyjaśnić, albo trzeba temu zaprzeczyć. Pan mówi nieprawdę. Można to nawet nazwać prost. Pan kłamie. Tego oczywiście nie zrobiono. I się okazuje, że on. Ma specyficzną wiedzę o powstaniu warszawskim. Trudno nawet sobie wyobrazić, żeby człowiek, który wtedy był w Warszawie, mógł takie dyrdy małe, kocopałe opowiadać. A on je opowiada. Otóż około 17, a wcześniej 1 sierpnia, on jest na Mogotowie, gdzieś tam jest jakaś przerwa. On razem z kolegami, koleżankami idzie do jakiejś sadzawki, pluskać się, kąpać. Oczywiście na Golasa, bo to. Wtedy już wypadało, i on jest obrzezany. I on się obawia, że go rozpoznają. No ale nikt nie zauważył, czyli nikt by tamtego siusiaka nie oglądał. Czyli się wykąpał, ubrał, wychodzi, i radośnie wracamy do domów. Było około piątej po południu. Zauważyłem. I teraz uwaga, szczególna uwaga. Na rogu ulicy stał pewien gość i miał jakby kij odmiotły, owinięty kocem. Na drugim rogu znowu był jakiś gość i to samo, kij owinięty, a dalej trzeci i czwarty chłopak i coś mnie to zdziwiło. Dzwon wybił pięć razy i te koce zostały zrzucone, a każdy miał karabin. Rodacy, wybuchło powstanie, ktoś krzyknął i my natychmiast się przyłączyliśmy jako ochotnicy blekotu się najadł, czy opił skwaśniałego wina, nie wiem, ale jeśli tak miało wyglądać rozpoczęcie Powstania Warszawskiego, że stali osobnicy w jakichś kapotach, w płaszczach z kocami, z jakimiś kijami, nerwowo zerkają na zegarek, jakiś dzwon, jaki, gdzie, bije pięć razy, oni to wszystko zrzucają, mówią powstanie, rodacy i wszyscy się przyłączają z ochotą i oczywiście stają się też powstańcami. On też. Pan ukrywający się Żyd przyłącza się do polskiego zrywu, tak Polska jest mi bardzo bliska, to moja ojczyzna, przyłączyłem się do powstania z takim entuzjazmem jak wszyscy. I opisuje, gdzieś tam szedł, patrzy partyzanci tu powstańcy gdzieś się zebrali, to on się tak wziął i się do nich podlepił, przyczepił i z nimi, ale później się to wszystko rozpadło, wszyscy się gdzieś rozbiegli, zginęli, przepadli, więc on wychodzi z Warszawy, trafia gdzie? Do lasów chojnowskich pod Warszawą. A tam znalazł pan partyzantów? Oni mnie znaleźli! Zimno, deszcz padał, głodny byłem. Ludzie, którzy zostali wypuszczeni z więzienia, podzielili się ze mną chlebem. Rosjanin, który uciekł z obozu niemieckiego, szedł do Rosji. Dał mi koszulę. No już to widzę, jak mu bolszewik dał koszulę, ostatnią chyba jaką miał na grzbiecie. A to już jest wiele dni po rozpoczęciu powstania warszawskiego. Miałem takie tragicomiczne przeżycia. Nagle otoczyli mnie cywile z karabinami. Ręce do góry! Dobrze, że nie krzyczeli Hände hoch, krzyczą. Zaczęli mnie wypytywać, to im powiedziałem, kim jestem. A co pan powiedział? Że jestem z powstania. Bronisław Krawczyk, tak się nazywał wtedy. Wzięli mnie do komendy, porucznik Szary, komendant Plutonu, najpierw mnie wypytywał, a w końcu wyciągnął ramiona i powiedział Witam! I przyjęli mnie w swoje szeregi. Nie przyznał się pan, że jest Żydem? No, natychmiast by mnie udusili własnymi rękoma. Przekonany jestem. Dowiedziałem się wieczorem, porucznik miał pogawędkę polityczno-wychowawczą, że jestem w szeregach narodowych sił zbrojnych. Rzeczywiście, była kompania w lasach chojnowskich imienia porucznika Szarego. Porucznik Szary Florian Kuskowski zginął 1 sierpnia. Pierwszego dnia powstania warszawskiego na obrzeżach Warszawy. I teraz on ma, kilkanaście dni później, dowodzić w lasach hojnoskich, przyjąć tego Żyda tymi wyciągniętymi ramionami, a przecież chciał go by udusić, prawda? No, ale nie wie, że on jest Żydem. To jest wszystko bardzo ciekawy. I są też próby wysyłania go do, do łowienia w lesie Żydów, bo oni żadnych akcji antyniemieckich nie przeprowadzają. Dali mi karabin, stają się jednym z nich. Nikt nie wiedział, że jestem Żydem. Żydem w narodowych siłach zbrojnych. Byłem szczęśliwy. Jedzenie było. Pewnego razu widzę, że czterech z nas idzie wieczorem w las z karabinami. Pytam, a gdzie oni idą? I słyszę, tam są Żydy. Chowają się w lesie. Oni idą ich wyłowić. I co wieczór czterech lub sześciu szło w las, żeby szukać Żydów. Nie ma żadnych przekazów, żadnych dowodów na to, że w sierpniu 1944 roku w lasach chojnowskich byli, przechowywali się gdzieś, siedzieli w jakichś ziemiankach czy przechodzili jacyś Żydzi. Nic. A oni chodzą codziennie, co noc i tych Żydów gdzieś wyłapują, w zamiarze oczywiście, że ich mordują. Betlejewski go pyta: Zaprzyjaźnił się pan z kimś? Tak, wszyscy byliśmy bardzo blisko. Ale nikogo nie pamiętam. To bardzo ciekawa przyjaźń. Później są różne dalsze tego rodzaju głupoty które świadczą o tym, że ten człowiek nie miał o tym wszystkim pojęcia. On nie znał realiów. Gdzieś podczas okupacji był. Dzisiaj już nie sprawdzimy, gdzie naprawdę. Natomiast kłamał w każdej praktycznie sprawie. Jeśli kłamał i był niewiarygodny, to taki wywiad powinien być obudowany w sposób krytyczny wyjaśnieniami albo w ogóle nie powinien mieć miejsca, nie powinien być opublikowany. Ale to sytuacja jest rozwojowa. W 2019 roku ukazał się w internecie materiał, nagranie z Baruchem Bergmanem w Poznaniu. Chciałem być Polakiem, ale mi nie dali. I on tam bardzo ciepło opowiada o Poznaniu, o rodzinie, o tych prześladowaniach, jak to on nie mógł być Polakiem, ale bardzo nim chciał, jak go wszyscy prześladowali. I ważne są komentarze pod tym nagraniem. Pod komentarze pod tym kłamcą, którego tak nazywam, mając ku temu bardzo mocne dowody komendarze wyglądają w ten sposób jedna z pani fantastyczny człowiek tyle wiadomości to jest skarbnica wiedzy bardzo dziękuję następny cudowny język kultura w każdym calu ogromny szacunek Następny, wspaniały człowiek, jeszcze jeden. Dla mnie jest Pan prawdziwym Polakiem i patriotą, jakaś Joanna, wspaniały Pan. Jaka szkoda, że nie pozwalano takiemu dzieciakowi wstąpić do harcerstwa. Bardzo przykre, bo on mówi, że nie mógł być Harcerzem. Żydzi mieli swoje, Haszamel Hacajr wstępowali, Polacy mieli swoje, tam obowiązywały pewne zasady. Obowiązywała modlitwa i dla Żyda ortodoksyjnego, wyznaniowego nie było miejsca nie dlatego, że go nie chciano przyjąć. On by tam nie chciał wstąpić i tam nie wstępowali. Ale po latach, po kilkudziesięciu latach, można kłamać w żywe oczy i to wszystko, jak się okazuje, gładko przechodzi. Inna komentatorka. Cudowny człowiek posługujący się nienaganną polszczyzną. Zastanawiam się, co zyskała Polska pozbywając się Żydów w 1968 roku. A co ma piernik do wiatraka. On nie wrócił po zakończeniu działań II wojny. Pozostał na zachodzie, nie był w marcu 1968 roku wypędzony. Inni Żydzi też nie byli wypędzeni. Jechali ci, którzy chcieli, ci, którzy nie chcieli, zostali. Można zapytać Adama Michnika, czy go ktoś wypędzał. Można zapytać wielu innych, czyli ktoś wypędzał. Nie, po prostu zostali. Ale czasami są też w tych jego opowieściach rzeczy, które napawają po prostu obrzydzeniem. On mówi tak, że bał się czarnego koloru, bo on mu się do dzisiaj kojarzy z ubiorem księdza i zakonnicy, czyli ta czerń to był znak nienawiści. A Żydzi w jakich hałatach chodzili? W tęczowych, w sześciokolorowych, wtedy jeszcze nie. Też były czarne, więc kolor czarny nie był żadnym wyróżnikiem. Ksiądz i zakonnica to nie byli ci prześladowcy Żydów. Ale on to tak opowiada i ci ludzie to wszystko przyjmują bezwiednie jako coś zupełnie oczywistego. Ale są też komentarze normalne, ludzi, którzy podeszli do tego tak jak powinni. Jeden z komentatorów Mając tyle lat, zawsze można tak pięknie kłamać. Inny. A po co w ogóle nagrywa się takie relacje? Chyba tylko po to, żeby znowu opowiadać derdymały o rzekomym antysemityzmie polskim. Szkoda, że ten nieszczęśnik nie opowiada o antypolonizmie. I tak dalej. I ostatnie podsumowanie z tych komentarzy. Dziwi mnie naiwność Polaków. Usłyszeli piękną polszczyznę Żyda i od razu dostają biegunki i oczopląsu. Och, ach, jaki on cudowny, jak... Nie to, to nasi. Głupota Polaków śmieszy Żydów. Nienawistnik, zakłamany, mówiący rzeczy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, jest traktowany jako wyrocznia. To jest kierunek, w jakim zmierzamy. Jeśli będziemy bezkrytyczni, to wszystko już trafia w tej chwili do szkół, dostają to wycieczki, to jest w różnego rodzaju przewodnikach, wykładnia sytuacji z okresu okupacji, z II wojny światowej, zupełnie inna niż miała w rzeczywistości miejsce. Jest tyle pięknych relacji, prawdziwych, nawet krytycznych wobec Polaków, ale prawdziwych. Są przecież zbiory Emanuela Ringelbluma, notatki tych, którzy albo zginęli, nieliczni przeżyli, ale widzieli na bieżąco, opisywali na bieżąco. Z tego można korzystać i z tego można wyciągać wnioski. Dlaczego się posługujemy takim plugastwem, w imię czego i dlaczego ktoś taki, który nie ma nic wspólnego z Powstaniem, jak się okazuje, nie zna w ogóle radiów tego powstania, jest zapraszany na koszt polskiego podatnika razem z żoną do dobrych hoteli i przyjmowany przez prezydenta państwa. To był Powstaniec. A jak byli traktowani inni powstańcy, nawet tutaj w tej Warszawie, stuletni Jakowcy z Powstania wyrzucani z mieszkań, bo tak się władzy samorządowej podobało, i nie byli honorowani, nie byli przyjmowani przez prezydentów nie byli doceniani i z nimi jacyś tam betlejewscy czy inni nie robili wywiadów. Dlaczego? Nie każdy sobie sam odpowie. Komuś się gdzieś tam coś skojarzyło, dorwał gdzieś zdjęcia brygady, których wtedy było sporo, to przecież tak się mówi, chodziło wśród ludzi. Duża grupa podchorążek, podoficerów z brygady świętokrzyskiej była na przeszkoleniach w drugim korpusie generała Władysława Andersa. W związku z tym w naturalny sposób znajomi, rodzina, przyjaciele sprzed wojny jeszcze gdzieś tam się kontaktowali, wymieniali, pokazywali sobie, przekazywali sobie odbitki na pamiątkę. To gdzieś zostało. I te zdjęcia Brygady Świętokrzyskiej zostały włączone do tego wydania jako dowody działalności zgrupowania V Wileńskiej Brygady, ale to nie jest Piąta Wileńska Brygada Łupaszki, ani Piąta Wileńska jakaś Brygada Świętokrzyska.